Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrowie, drodzy goście, po tak burzliwych oklaskach trudno się mówi, ale postaram się kilka rzeczy powiedzieć. Faktycznie, panie senatorze, jesteście mistrzami w załatwianiu spraw. Proszę zauważyć, jaką macie konstrukcję działania i konstrukcję myślową. Otóż nie było problemów z Odrą, stało się to, co się stało i wy co na to? No, musimy znaleźć pieniądze. Pieniądze jak damy, to znaczy, że problem jest załatwiony. Panie senatorze, te głupie uwagi niech pan sobie zostawi, dobrze? Ja nie komentuję pana wypowiedzi, z wieloma się zgadzam, z wieloma się nie zgadzam, ale nie staram się nie komentować. I bardzo pana o to proszę. Panie senatorze. Przepraszam. Proszę bardzo, to nie proszę o wykreślenie słowa głupie. Przepraszam. Szanowni państwo, to nie jest dyskusja, to jest debata. Panie senatorze, proszę kontynuować. I to jest taki oto mechanizm. Czyli konkretem jest to, że dla ludzi pokrzywdzonych my z budżetu pomożemy. Aleście się intelektualnie wysilili. Przecież istotą rzeczy, szanowni państwo, przy zarządzaniu państwem jest strategiczne i umiejętne działanie. Nie dzielenie pieniędzy. Przecież dzielenie pieniędzmi to każdy potrafi, kto potrafi liczyć. Przecież jak daję mojej wnuczce 11-letnie pieniądze, ona umie dzielić tymi pieniędzmi. Ale już zarządzać ma problemy. I przecież jak wy zarządzacie tym, tą katastrofą? Ja to, co to jest zarządzanie? No, ja się cieszę, że pan minister zrobił postęp, jeśli chodzi o kwestię spokojnego mówienia o tym wydarzeniu. Panie, tak, bardzo dziękuję, naprawdę powiem szczerze. Ja bardzo bym chciała przypomnieć ławom jak pani rządowym, nie wie, że, pani że nie jesteśmy, jest... panie senatorze, ja jestem od tego. Ja jestem od tego. Przepraszam. Chciałabym państwu przypomnieć w ławach rządowych, że to nie jest klub dyskusyjny. Państwo są w Senacie, a nie w Sejmie i proszę naprawdę się nie odzywać, bo państwu nie udzieliłam głosu. Proszę bardzo kontynuować. Istotą rzeczy jest system zarządzania. I przy tym, co się stało z Odrą, tu nie ma ani myśli, ani umiejętności. Ja pytałem tutaj pana senatora sprawozdawcę, który element? Czy element stworzonej struktury? No co to jest za struktura? No przecież sami tutaj mówicie, że struktura jest nie bardzo w sensie zarządzania. Ona jest kompletnie rozchwiana, niemobilna, brak umiejętności przepływów informacji. A na pytanie, kto w sytuacjach, kiedy problem dotyczy dwóch, trzech województw zarządza takim projektem? No słyszeliśmy tu odpowiedzi. Ale może ludzie? No to przecież... Jeżeli to są ci ludzie, którzy występowali wtedy, w tym momencie, kiedy pojawiła się kwestia katastrofy, no to przecież to są tragiczne rzeczy. Ale może pieniądze, których też brakuje. I jedyną rzeczą konkretną, bardzo konkretną, to jest to, że przydzielamy pieniądze. Słuchajcie, po pierwsze nie własne, a po drugie chcę jeszcze raz powiedzieć. Pojawia się problem, że nie umiecie zrobić tak, żeby był węgiel w Polsce. Co robicie? Przydzielacie pieniądze. Pojawia się problem, przydzielacie pieniądze. A jak trzeba znaleźć pieniądze, ja tutaj mówię już o projektach ustaw, które będę sprawozdawcą. Jak pojawił się problem, gdzie 10 tysięcy ludzi zostało skrzywdzonych, to mówicie, nie, jakie pieniądze? To aparat państwa działał, to ci ludzie są winni. Słuchajcie, to jest taka hipokryzja. Wy po prostu poza dzieleniem pieniędzy, i to najlepiej dzielić poza budżetem i poza kontrolą. Jak najwięcej poza budżet, tu oficjalnie zrównoważony budżet mamy, a 300 miliardów złotych poza budżetem. Jeżeli to jest, pan stawia na szali, panie senatorze, konkret wasz i ten konkret dotyczący uchwały, to pan nie rozumie istoty rzeczy. Ta uchwała ma powiedzieć taką rzecz, mówię o naszej inicjatywie, że jest problem, że trzeba znaleźć przyczyny i tak dalej, to co ona mówi. To co ona ma tam jeszcze konkretnego mieć? Jak my będziemy u władzy, to państwu przedstawimy jeszcze bardziej konkretne rzeczy, ale nie polegające tylko na rozdziale pieniędzy, tylko na tym, co dotyczy sprawnego zarządzania państwem. I zaraz powiecie, w 2009 roku. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiem tak, jeżeli ktoś nie rozumie różnicy między katastrofą w 2009 roku, o czym była tutaj mowa z tej trybuny. A to, co się stało na Odrze, to ja przepraszam bardzo. No niewiele rozumie z tego, co się stało w jednym i w drugim przypadku. Dlatego
Jeszcze raz chcę powiedzieć, zarządzanie państwa to nie jest dzielenie nie swoich pieniędzy. Zarządzanie państwem to jest tworzenie struktur, które potrafią podejmować decyzje, reagować, zmieniać swoje decyzje, reagować szybko, aby osiągać jak największe efekty i tak dalej, i tak dalej. I do tego potrzebny jest również kapitał ludzki. Ja znajdę tą wypowiedź jednej z pań, która pracowała, ale zwolniła się z Wód Polskich. I ona mówi tylko taką rzecz, że odchodzi, bo miała nadzieję, kiedy się zatrudniała, to było sporo ludzi, którzy mieli wiedzę i doświadczenie. A teraz przyszli znajomi królika, którzy oprócz dobrych chęci i dobrych mundurów i dobrych limuzyn nic nie potrafią zrobić. I to jest obraz państwa polskiego, który wy kreujecie. I w sensie konkretów to wykażcie się w tych miejscach, w których trzeba się wykazać. Jeszcze raz zaznaczam. Jeszcze raz powracam. Umiejętność dzielenia pieniędzy jest umiejętnością łatwą. Ale jeżeli już dzielicie, ja nie mówię o w tym wypadku, to ja przypomnę wam kilka takich sytuacji, kiedy dzieliliście pieniądze. Tam, gdzie było, mówię o Funduszu Inwestycji Samorządowych, tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało dobre wyniki, tak jak opracował pan profesor Flis, 10 razy więcej niż tam, gdzie nie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. I to jest sprawiedliwe? Czy to jest szala dobrego zarządzania? I na koniec. Państwo tworzycie cały czas, państwo zarządzane centralnie. Stworzyliście w swojej kadencji ponad 30 instytucji centralnych, a teraz będzie chyba 31. Instytut do spraw języka polskiego. Będziemy szerzyć język polski za granicami kraju. Za drobne 100 milionów złotych. Twórzcie jeszcze więcej, i tak już wam nic nie pomoże. Wy już i tak się wypaliliście, jeśli chodzi o umiejętność zarządzania. Dlaczego? Bo wszyscy już zobaczyli, że samo dzielenie pieniędzy to tak jak w rodzinie. Rodzina, której ojciec nie czuwa nad prawidłowymi relacjami, czy matka, czy rodzice nad prawidłowymi relacjami w rodzinie, nie potrafi rozwiązywać problemów, a tylko rozdaje pieniądze, to prędzej czy później taka rodzina upada. I to jest diagnoza, panie senatorze. W związku z tym możemy się nie zgadzać. Ale jak pan porównuje, przecież pan jest umyślistą, jak pan porównuje ułamki niesprowadzonego do wspólnego mianownika? To są dwie różne uchwały, one są tylko wspólnie rozpatrywane. Tu jest faktycznie konkretna propozycja pomocy, możemy powiedzieć, że niewystarczająca i możemy się spierać. Ja po tą uchwałę, jak tą ustawę poprę, bo uważam, że to jest może za mało, może te uwagi są istotne. Proszę? Z poprawkami oczywiście. Ale uważam, że to jest dobra inicjatywa. A jeżeli pan się nie zgadza z tą uchwałą, którą senat proponuje, to zagłosuje pan przeciw. Natomiast porównywanie rzeczy nieporównywalnych to jest uchwała intencyjna, która mówi o tym, co należy w Polsce zrobić, na co zwrócić uwagę. I porównywanie tych rzeczy jest rzeczą, żeby nie powiedzieć za ostro, niedoskonałą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Proszę o...